Cześć, dzień dobry, Adrian Nowak po tej stronie. Fajnie Was widzieć. Dzisiaj chciałbym pomówić z Wami o serii, która trzymała wielu graczy przed ekranami przez lata. No bo kto nie grał w starego, dobrego Need for Speeda? Powiedziałem starego, dobrego, dlatego że te nowsze gry już nie mają takiej mocy jak poprzednie, co udowadniają statystyki, chociaż jedna z odsłon naprawdę zebrała bardzo dobre noty. Need for Speed Heat z 2019 roku to, powiedziałbym, ostatnia na ten moment produkcja z kontynuacją fabularną, no bo remaster Hot Pursuita nie wyliczam, dlatego że ta gra po prostu jest nam już znana, no i przeszła jedynie poprawki graficzne. Heat natomiast miał premierę 28 października 2019 roku, czyli za chwilę minie 2 lata, od kiedy ten tytuł mamy na półkach. Zatem pytanie, kiedy nowy NFS? Nie mam pojęcia. Dobra, bez jaj. Tak serio to zaraz do tego przejdę. Najpierw na szybko wytłumaczę, o co w ogóle tutaj chodzi. Need for Speed to seria gier wyścigowych, która wprowadziła granie na zupełnie nowy poziom. Najbardziej można było to odczuć od 2003 roku, gdzie pojawił się słynny Underground. Tutaj mogliśmy tuningować swoje auta, o czym każdy marzył. Sequel pozwolił nam jeździć po mieście bez celu, a Most Wanted uciekać przed policją. Przy okazji to właśnie Most Wanted, ten z 2005 roku, jest cały czas uznawany za najlepszego Need for Speeda. Po 2005 roku mam wrażenie, że u Electronic Arts zaczęło się robić coraz trudniej, bo gracze odchodzili od nowych tytułów, a także zwyczajnie na nie narzekali, bo to już nie jest to samo. I rzeczywiście nie było. EA zdecydowało się na nowe ruchy, by marka nie tylko kojarzyła się z nielegalnymi wyścigami na ulicach, ale także symulatorami z prawdziwego zdarzenia. Mówię o Shifcie. No i my też klikamy Shift i uderzamy w te nowe Need for Speedy, bo od 2005 roku mówimy o zupełnie nowej epoce. I tej też trzeba się przyjrzeć. Ależ to był szał! Pamiętam jak dzisiaj, kiedy zobaczyłem pierwszy trailer, który całkowicie został nagrany na silniku gry. To pokazało graczom, ale przede wszystkim konkurencji, że wchodzimy na zupełnie nowy poziom gamingu. Grafika do dzisiaj wygląda pięknie, ale są rzeczy, do których można się przyczepić. Mianowicie dosyć ospała policja i liczne glitche, które utrudniały grę. Dodajmy też, że NFS z 2015 był całkowicie online. Bez internetu nie było zabawy. Payback z 2017 to trochę jakby wersja gameplayu nastawiona na kinowe wrażenia. Historia ewidentnie przypominała filmy z serii Szybcy i Wściekli. Nawet pojawiła się familia, tylko że zamiast ją kochać, tak jak Dominic Toretto, musieliśmy z nią walczyć. I tutaj dochodzimy już do hita, który narobił szumu. I z tych trzech ostatnich wymienionych tytułów, ten mam wrażenie, że jest najbardziej udany. Dlaczego? No bo mamy powrót do tego, co tak bardzo pokochaliśmy. Ucieczka przed policją. To już wyzwanie i to naprawdę potężne. Do tego piękne Palm City, które do złudzenia przypomina nam Miami, no i ogrom możliwości, jeśli chodzi o modyfikację aut. No i pod koniec smaczek dla prawdziwych fanów. BMW M3 GTR z Need for Speed Most Wanted. Oczywiście nie obyło się tak, że bez rzeczy, które przeszkadzały, no bo wymieńmy na przykład brak możliwości zmiany języka dubbingu, no mnie to wyprowadzało z równowagi. Przepraszam, ale zdecydowanie wolę angielski w dialogach. Pogadam ze swoimi pośrednikami, a ty możesz jechać do Kis. Tam stacja benzynowa, tam się spotkamy. Do tego dorzucam specyficzne driftowanie, tak zwany break to drift. Samego modelu jazdy też trzeba się nauczyć, no i policja. Wcześniej mówiłem, że to wyzwanie i tak rzeczywiście jest. Ścigany pojazd. Rozwalę tę furę. Funkcjonariusze są nieprawdopodobnie agresywni. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Fajnie, że jest rywalizacja i walka, ale to przechodzi ludzkie pojęcie. To też można podyktować jako realizowanie tego, co mamy w fabule gry. Ale dodam tylko, że tutaj nie ma już auta bez limitu. Nasz samochód bardzo szybko może się popsuć. A wtedy przysłowiowe kaput. Ostatnią rzeczą, która mi przeszkadzała, to ruch uliczny i spawnowanie się pojazdów, czasami dosłownie pod naszymi kołami. I w zasadzie to wszystko. Po roku przerwy, kiedy odpaliłem tę grę, to nadal uważam, że jest dobra, zarówno na PC, jak i konsolach PS4 czy Xbox One. Na jednym i drugim bardzo dobrze się bawiłem. Grafika, raz jeszcze to przypomnę, cudna. Auta, bardzo różnorodne i na koniec rozgrywka w ciągu dnia i nocy. Pora dnia ma wpływ na to, co dzieje się na mapie. Dla mnie kolejny plus. Jeśli nie mieliście okazji pograć w ten tytuł, to w tej chwili możecie kupić go za naprawdę niewielkie pieniądze, a wydaje mi się, że warto. To teraz pytanie, co dalej? Kiedy nowa gra? No właśnie, na samym początku wspomniałem, że zaraz minie 2 lata od premiery hita. Czy to długo? Z jednej strony tak, a z drugiej nie. Rozwińmy to.
NFS 2015 wyszedł 3 listopada 2015. Dopiero 2 lata później ukazał się Payback. Dlaczego? Bo 2015 na PC wskoczyła dopiero rok później. Ta sama sytuacja miała miejsce z Hitem. Dopiero po 2 latach od Paybacka dostaliśmy coś nowego. Okej, czyli teraz też coś powinno się pojawić. I co jest? Niestety nic. Prawdziwi górnicy internetu dokopali się do przecieku, który dał nam nadzieję, że w 2021 roku otrzymamy nową grę. Trudno powiedzieć, czy wyciekło to rzeczywiście ze studia Electronic Arts. Wygląda na prawdziwe, ale takich leaków mieliśmy już naprawdę dużo i to zdecydowanie wcześniej. No bo pamiętacie może pierwszy rzut oka na Need for Speed Most Wanted 2? Finalnie w 2012 trafiło do nas coś zupełnie innego. Nowy Need for Speed będzie, ale dopiero w przyszłej jesieni. Mamy informację, że najnowszym wydawnictwem opiekuje się Criterion Games, który znany jest z Burnouta. Ci mają wspomóc ekipę z DICE, którzy wycisnęli 7 poty na Battlefielda. O nim też pogadamy niedługo, na to przyjdzie pora, ale na razie przyjmijmy to, że Electronic Arts w tym roku zwyczajnie w świecie skupiło się na czymś zupełnie innym. Może dzięki temu te tytuły będą zdecydowanie bardziej dopracowane. Tego im życzę, a Wam z kolei życzę dużo uśmiechu. To był Zgadżet i na koniec pytanie ode mnie, jak myślicie? Jaki będzie najnowszy Need for Speed? Dajcie znać w komentarzach. Za najciekawszą propozycję mam dla Was czerwone gadżety Radia Z. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.